Odtworzyliśmy 30 sadów, no i uznaliśmy, że to jest mało i że trzeba działać dalej, i tak się zaczęła współpraca z Działaj Lokalnie. To jest chyba jedyne rozwiązanie, które jest dostępne. Jest też dobrą szkołą tego, w jaki sposób pisać wnioski. Myślę, że to jest właśnie taki program, który pozwala wprawiać się w tym, jak te wnioski pisać, jak je rozliczać, żeby móc później próbować pisać o jakieś większe dofinansowanie. Dzięki udziałowi w programie Działaj Lokalnie mieliśmy możliwość zdobycia doświadczenia w działaniach projektowych. Dzięki temu odważyliśmy się na założenie własnej organizacji pozarządowej, co skutkuje tym, że obecnie Fundacja K2 samodzielnie pozyskuje dofinansowania i granty. No, zadziało się, fajnie się zadziało, bo mi się udało dużo osób zarazić fotografią. Wiem, że niektóre pozostały przy fotografii. Teraz dalej się dzieje. Wprawdzie powiedziałam, że już nigdy więcej, bo pracy naprawdę było dużo, ale to wciąga. Takim chyba fajnym, dla mnie przynajmniej mega pozytywnym aspektem tamtych emocji i takiego fajnego zaangażowania jest to, że fabryka po tych kilku ładnych latach dalej funkcjonuje, działa. I teraz chyba bardziej, coraz prężniej prądzi, gdzieś tam wkrada się w jakieś zakamarki, mimo że to już będzie czwarty, piąty rok. Działaj Lokalnie to taka przygoda, która trwa do dzisiaj. Polega to na tym, że staram się być aktywnym mieszkańcem, poszukiwać rozwiązań, które by pomogły nam w tym, żeby się nam wszystkim żyło lepiej. A właśnie Działaj Lokalnie tak jakby zainicjowało ten proces. 5 lat temu padło takie pytanie ze strony mam, które siedziały w domu z moimi dziećmi. Czy dałoby się coś takiego zorganizować, żeby powstało takie miejsce, w którym one by się mogły razem z tymi dzieciakami spotkać? I usłyszałam o tym Działaj Lokalnie, no to po prostu byłam w szoku, że coś takiego istnieje. Siadłam w domu, zaczęłam pisać projekt. No właśnie zmieniło się no wszystko, to naprawdę zmieniło się wszystko. Cieszymy. Na pewno będzie nas można spotkać 18 lipca w Amfiteatrze pod Grójcem, gdyż organizujemy festiwal hip-hop na żywca, już 5. edycję. Gdzieś zauważyliśmy informacje o Działaj Lokalnie i postanowiliśmy spróbować swoich sił w tym projekcie. 4 strażaków z naszej jednostki zebrało się i dniami i nocami napisało projekt, który w ostatniej chwili nam się udało dowieść do żywca. Jak się okazało, przeszedł bez problemu i później działaliśmy. Więc dawno temu wsiadłam do tego pociągu i okazało się, że ten pociąg zawiózł nas w zupełnie nieoczekiwane rejony i przyniósł masę różnych niesamowitych rzeczy.